Czyli ja mam godzinę drogi do jazdy, A w ty końcu masz gdzie pół jedziemy? godziny. Nie łamiemy przepisów. Jedziemy przepisowo w miarę. Dobra, gdzie jedziemy? Jedziemy do Świątyni Opatrzności Bożej jednak. No to Wilanów generalnie trafi się mi ta wyciskarka do owoców. Jezu, jak sobie wysokie siedzenie ustawię. Mam nadzieję, że mi się rower nie rozpadnie. Ośka wytrzyma. Twój powinien dojechać bez większego problemu i z powrotem. To tylko 12 dobra. km. Będzie ją widać do rzeka, więc trafię. 3, 4 i go! To będzie ambitne. Swipe, stacyjka, maszyna się uruchomiła i... No więc teraz pozwólcie, że sprostuję to, co widzicie na ekranie, dodam do tego troszkę kontekstu, a zrobię to z pokładu kolejnego elektryka, którego mam w swoim posiadaniu i nie jest to ostatnia elektryczna maszyna, będą też sporo mocniejsze, ale to już wkrótce. Natomiast, no cóż, miałem do dyspozycji maszynę, która się zwała Emio Toro. Jest to pojazd producenta Ferguson, marki Ferguson, znanej, no niekoniecznie z motoryzacji, ale sprowadzają kilka takich motocykli, jak na przykład Agile, model Agile, bardzo fajna 50, stosunkowo tania, z dobrymi bateriami, która no, jest wykonana bardzo fajnie, LED-owe lampy i tym podobne. I powiem Wam, że jest naprawdę świetną alternatywą dla innych elektryków i faktycznie lepiej wykonaną niż spora część dostępnych na rynku elektryków w podobnej cenie. Toro to był pojazd, na który jakiś tam czas już słyszałem o nim, że będzie wprowadzony, z dużym opóźnieniem w końcu pojawił się. Dostałem testówkę i oczywiście chciałem ją wykorzystać, ale jakby inne maszyny też jakby w jednym okresie do mnie przyjechały. I tym eToro nie miałem za bardzo jak pojeździć, więc ostatniego dnia, gdy miałem sprzęt, no co tutaj u niej nagrać? Tym bardziej, że jest to, co tu dużo mówić, Junak Vintage, tylko z trochę innymi światłami przekonwertowany na pojazd elektryczny. No to wziąłem sobie drugi pojazd przekonwertowany na elektryczny, w tym wypadku mój rower Marine Pine Mountain 1 z silnikiem Bafanga 750 W. Tutaj tam w piku produkuje ponad 1 kW, czyli 4 razy mniej niż takie Emio Toro. Natomiast też jest około 4 razy lżejszy. W związku z powyższym, razem z kolegą Damianem, profesjonalnym kolarzem, który trenował kolarstwo i górskie i szosowe, to posadziłem go dla odmiany na motocykl. Głównie z tego względu, że na mój rower się nie zmieścił. Za niski był po prostu. A ja wsiadłem na swój rowerek i stwierdziliśmy, że z salonu w Jankach skoczymy sobie gdzieś do jakiejś lokalizacji w Warszawie. Padło na Świątynię Opatrzności, czyli tą niebitną wyciskarkę do owoców na warszawskim Wilanowie. I ja sobie ustaliłem trasę na 17 km ścieżkami rowerowymi głównie, no bo te ścieżki rowerowe też są zrobione w taki sposób, że raz są, raz ich nie ma, kończą się w niewyjaśnionych miejscach, no ale mniej więcej powiedzmy, że miałem cały czas tą ścieżkę rowerową do dyspozycji. Damian miał 19 km do zrobienia na motocyklu. Razem mieliśmy się trzymać, wiecie, przepisów, czyli na ścieżce rowerowej stara się jechać te 25 na godzinę, on gdzie trzeba 50 to 50, gdzie można więcej to miał jechać więcej, czyli tyle ile fabryka dała w przypadku Emio, ponieważ to się rozpędza do prędkości 75 km według opisu, pode mną rozpędził się do 72, chociaż faktycznie jeździłem na rozładowanej baterii, więc może to też świadczyło o tym. Damian pojechał ponad 75, tam pod 80, także nie najgorzej, myślę. Wystartowaliśmy, przejechaliśmy, dojechaliśmy, no zresztą zobaczycie, kto wygrał na samym końcu opowieści, a chwilę jeszcze opowiem o Emio, bo to jest taka maszyna, która mnie zdziwiła, bo tak jak mówiłem, jest to Junak Vintage, który w 125 występuje i 125 spalinowa jest cięższa niż elektryk. Toro ma baterię na ogniwach LG albo Samsunga.
w zależności co tam się trafiło w danej serii. Więc no, bateria, która będzie działała i faktycznie te 700-800 cykli ładowania powinna wyrobić i trzymać pojemność przede wszystkim, to jest istotne. I tą pojemność faktycznie ten przebieg powiedzmy, że utrzymał, ponieważ na tyle, na ile ten licznik albo wskaźnik jest dokładny, to po 44 km jeszcze pokazywał jakieś 60% baterii. Oczywiście, no właśnie mówię, ten wskaźnik nie jest do końca tak dokładny, jak być powinien, tak jak mam na przykład tutaj w tym sprzęcie, którym w tym momencie jadę, jakby pokazuje aktualne obciążenie silnika wyrażone w woltach i jestem pewien, że te 60 km, które podaje producent Damian, czyli gość, który tam waży, nie wiem, 70 km, 80 niecały wzrostu, jest w stanie wykonać. Pode mną przypuszczam, że zrobi trochę mniej kilometrów. Ale no i tak jest to imponujące, że faktycznie pierwszy lepszy kierowca, który na niego wsiadł, zrobił to, co założył producent. Także bateria wytrzymuje na te 60 km i mniej więcej 60 km, ale bardzo blisko tych 60 km, więc to jest na duży plus. W cenie 10 tysięcy chyba 900. No minus dopłata w granicach 3-4 koła, to już robi się całkiem fajna propozycja dla użytkownika i nareszcie stanowi to alternatywę. Chcecie drugą baterię? Spoko. W MIO kosztuje to 3000 zł, ta lepsza pod 125. Także też nie za dużo, da się to przełknąć, prawda? Dalej mamy kilka takich rzeczy, które mnie na przykład zaciekawiły. Przednia lampa. No taka sama jak właśnie w Vintage'u. Z tym, że Vintage ma H4 albo tą bombę BA20D. Świeci to tak se. Natomiast MIO ma żarówkę LED-ową. I wydawało mi się, że to będzie kwestia tego, że po prostu strzelili żarówkę na LED-zie do zwykłej lampy i dobra, to jest legalne, możecie jeździć. No nie, ta lampa jest faktycznie homologowana w pełni, to jest bodajże irlandzka homologacja, ale jest, możecie na niej w pełni legalnie jeździć i świeci to całkiem przyzwoicie. Także kolejny plus, no, jest to pojazd droższy, ale ma rozwiązania, które faktycznie działają. Jest też tam rozwiązanie na zasadzie aplikacji, która Wam monitoruje pojazd za pomocą oczywiście GPS-a. Macie informacje o ładowaniu, jakichś tam pierdółkach, więc kolejny plus, jest to w cenie jakby sprzętu. 6 dych czy tam 70 zł kosztuje to później na rok, ale macie tą aplikację fajną w telefonie na Androidzie, także luz. W miarę kompletnie wyposażona maszyna. Tego dogonię? dawaj, jeźdź. I tak ten sprzęt całkiem fajnie rusza i powiem, że rusza bardzo adekwatnie właśnie do MIO, które też na przykład jeżdżąc CPX-em troszkę narzekałem na ten start z miejsca, że jest taki delikatny, żeby oczywiście nie obciążać baterii, żeby nie obciążać silnika elektrycznego. Natomiast no, MIO startowało naprawdę bardzo dynamicznie, ale na tyle lekko i delikatnie można było nim przyspieszyć, że możliwość jazdy w korkach takiej precyzyjnej nie był problemem, gdzie nie jest to oczywiście standardowe i normalne w każdym jednym pojeździe elektrycznym. Jak na przykład w Poniaku, co niejednokrotnie w Romecie Pony narzekałem na to, że ten sterownik jest tak ustawiony, ten potencjometr jest taki zero-jedynkowy, że ciężko jest ruszyć bardzo delikatnie tym sprzętem, co zdecydowanie utrudnia jazdę w warunkach miejskich, przeciskanie się między samochodami w korkach itd., itd. No, więc MIO nie tak źle wykonany pojazd, wręcz powiedziałbym, że bardzo ładnie wykonane, wszystko się trzymało, gniazdo ładowania USB, które ładuje współczesnego smartfona, czyli też nie jest takie najtańsze 1-amperowe, tylko przynajmniej te 2 ampery tam były, że mój telefon w ciągu kilku minut jazdy się podładował, nie zżerając jakichś niebotycznych ilości prądu. Nie najgorsze. Źle podszedłem do niego, przyznam szczerze, bo bardzo sceptycznie, jakoś nie korciło mnie specjalnie, żeby nagrywać jakiś materiał o nim i nie miałem pomysłu, a ten wyścig pokazał mi, że faktycznie ta maszyna nie jest taka zła. Sam chwilę pojeździłem, fajnie się prowadzi, dobrze hamuje. Dzięki tej masie, którą ma i wyważeniu, które pewnie niechcący wyszło, to naprawdę pewnie się trzymał drogi bez jakiegoś bujania. Nawet trochę bym powiedział, że za sztywny, za twardy do jazdy na co dzień, ale to też miałem świeżutką maszynę, więc przypuszczam, że jakby się trochę ją dotarło, rozbiło, to będzie to przedoznanie. I także tani sprzęt, stosunkowo jak na elektryka, drogi jak na spalinowca. Więc jest to całkiem przyjemna maszyna, którą przyznam, że trochę
trochę jakby tak poszedłem do tego, sceptycznie do tego motocykla, bez pomysłu, i taki spontaniczny pomysł dał mi przetestować tą maszynę w ten sposób, że jednak okazało się, że nie jest taki zły, jak sobie na początku myślałem, że można z niego wydusić co nieco, ale dalej, tak jak takie Miono z takim zasięgiem 60 km, to jest dalej sprzęt do dość specyficznego zastosowania. Tyle co chciałem powiedzieć na temat tego motocykla, tego skuterka. Jeśli chodzi o wynik wyścigu, no to niestety przegrałem. Wystartowalibyśmy pół godziny wcześniej, ruch byłby większy i miałbym dużo wyższe szanse na wygraną, bo tak na dobrą sprawę jakieś 2 km różnicy tylko były w tym naszym wyścigu. Damian dojechał troszeczkę szybciej, no ile tam, 5 minut mniej więcej, czy 6, także niedużo. W godzinach szczytu na luzie bym go pokonał na tej samej trasie. Także no. Niemniej jednak ja się zmęczyłem, a on jechał sobie na luzie, także to też jest nie... O Jezu! Nie bez znaczenia. Dobra, jadę sobie spokojnie do domu, testuję Horvina, zobaczymy co z tego wyjdzie, zaraz za nim będą kolejne sprzęty, Surony chociażby, nowe. O, a propos elektrycznych sprzętów, zobaczcie co stoi na poboczu. Jadę na takim pełnym zawieszeniu. To jest Xiaomi M365 Pro, tylko pewnie... z drugą baterią, tak to wygląda, z zawieszeniem z przodu, co daje jeździć tym sprzętem, ale chyba wahacz jest na odwrót zamontowany, prawdopodobnie. No, ale elektryki rządzą, jakby nie było na mieście, i coraz częściej można je spotkać, coraz ich jest ich więcej. Dojechałem, zdążyłem zdjąć kask, napisać Oli SMS-a, że ci objechałem. Później to był SMS-a, tak się zadzwoni, jak daleko.